W sobotę przy targowisku miejskim przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości prowadzili tak zwane konsultacje społeczne w sprawie ustawy o Wielkiej Warszawy czy ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ja będąc na targu próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej, bo państwo mnie pytali wielokrotnie, nawet pamiętam ostatnio pan radny Parol pytał mnie, dlaczego nie ma referendum, dlaczego nie ogłoszę referendum. No już powiedziałam, że ja nie jestem kompetentna do tego, żeby w ogóle występować w roli, ponieważ burmistrzowi nie przysługuje taka inicjatywa uchwałodawcza. Taka inicjatywa przysługuje wyłącznie radnym albo grupie mieszkańców. Natomiast odnoszę się do tych konsultacji, dlatego że obiecywano nam bardzo długo, że będziemy właśnie mogli skonsultować, czy wypowiemy na temat tej ustawy, że wypowiemy się na ten temat jako mieszkańcy, nie jako burmistrzowie, tylko jako mieszkańcy i będziemy mogli jakby ustawić tą ustawę od nowa, co jest dla nas bardzo ważne. I co jest dla nas ważne, czego chcemy, a czego nie chcemy. Natomiast ankieta, i tu pewnie może potwierdzić również radny Czarnecki, którego spotkałam również i widziałam, że dyskutował z panem, który próbował tą ankietę wypełnić, ponieważ te ankiety były wypełniane przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Nie dawali tych ankiet ludziom do ręki, tylko trzeba było odpowiedzieć na pytanie, słuchając ich. Nie uzyskałam żadnej odpowiedzi na to, co to będzie, na czym polega pytanie. Pierwsze pytanie już informowało błędnie o założeniach i nie odpowiadało na pytania. Pytania były, jeżeli państwo czytali, widzieli tą stronę, widzieli ankiety, było w stylu, czy chcesz być piękny, młody i bogaty tylko w metropolii. Spotkała się ja tam byłam dosyć długo, bo bardzo mnie interesowały reakcje naszych mieszkańców, bo uważam, że to jest najważniejsze, nie to, co ja myślę i to, co ja powiem, tylko to, co większość mieszkańców myśli. Spotkałam się z bardzo różnymi zdaniami skrajnymi. Zresztą pewnie państwo też to w przestrzeni publicznej obserwują, że mają ludzie różne podejście. Uznałam, że konieczne jest w związku z tym zrobienie prawdziwych konsultacji, przynajmniej w moim pojęciu takich, którymi będzie można mieszkańcom przedstawić faktycznie, na czym ma polegać Wielka Warszawa, na czym ma polegać ustrój miasta stołecznego Warszawy i na czym ma polegać i skąd się wezmą pieniądze na to, żeby sfinansować cele, jakie postawiono przed metropolią, a przedstawiono je na stronie internetowej konsultacjemetropolie.pl. W ustawie samej nie ma odpowiedzi na żadne pytanie. Również przedstawiciele, którzy prowadzili te konsultacje, nie potrafili mi odpowiedzieć, gdzie znajduje się zapis mówiący o zabezpieczeniu środków na stworzenie jednego biletu i gwarantujący to, że tylko właśnie taka ustawa może to zrobić, czy gwarantujący podniesienie ochrony środowiska, czy innych elementów. Nie chcę dzisiaj państwu szczegółowo mówić, ale mówię o tym dlatego, że na wtorek zaprosiłam mieszkańców na spotkanie na hali sportowej na Żebimoczku, w której chciałabym przedstawić informację rzetelną, taką, która pomoże każdemu zrozumieć, a potem podjąć decyzję, czy rzeczywiście chce, czy nie chce mieszkać w Warszawie i pod rządami tej ustawy, bo to jest istotne. Czyli zmiany zupełnie zasad funkcjonowania samorządu milanowskiego, bo to jest bardzo związane z tą kwestią. Żeby była właśnie pełen pluralizm. Dziękuję. Zaprosiłam również wojewodę Sipierę, który jest osobą, która od początku włączała się w konsultacje, zapraszając nas na spotkania. Nas mówi o wójtach i burmistrzach tych gmin 33+. I razem z posłem Sasinem prowadzili z nami konsultacje. Teraz chciałabym, żeby włączyli się również w rozmowę z mieszkańcami. Dlatego zaprosiłam tych obu panów, ale również wszystkich posłów, którzy byli wnioskodawcami i wymyślili tę ustawę i wnieśli ją do Sejmu. Zapraszam również gorąco wszystkich państwa. Patrzę tutaj w kamerę, ponieważ mam nadzieję, że mieszkańcy dzisiaj, jutro i jeszcze za kilka dni będą mogli zobaczyć i zaprosić. Ktoś mnie już wyciszył. Natomiast serdecznie zapraszam wszystkich państwa radnych do tego, żebyście państwo uczestniczyli, żebyśmy wszyscy mogli na ten temat podyskutować, bo to jest naprawdę dyskusja o przyszłości Milanówka. To nie jest dyskusja na temat tego,
tylko czy jaka będzie rola burmistrza, czy jaka będzie rola miasta, ale przede wszystkim w jaki sposób dalsze te miasta będą mogły się rozwijać pod rządami tej nowej ustawy i wszystkich innych ustaw, myślę tych, o których wcześniej powiedziałam, dyskutowanych między innymi na Związku Miast Polskich, które znacząco zmieniają ustrój samorządów w Polsce.